W tym wideo poruszę problem, czy niedosłuch jednego ucha i całkowita głuchota drugiego dyskwalifikuje Cię na kurs y, kwalifikowanego pracownika ochrony Oczywiście zapytanie mojego widza, witam Mam pytanie Nie posiadam żadnego stopnia niepełnosprawności, ale y, głuchota ucha lewego i umiarkowany niedosłuch ucha prawego od urodzenia. Czy jest to przeszkodą, aby zrobić kurs kwalifikowanego pracownika ochrony? Nie chodzi mi o pracę z bronią, tylko zwykłą w ochronie. Czy dostanę pozytywną opinię lekarską, aby zrobić kurs? I zaciekawił mnie ten temat, natomiast jedyną normę, jaką znalazłem, to w zasadzie dotyczy pracy, jak już masz tą broń palną. I zasada jest prosta: szep minimum z 3 metrów, prawda? Czyli raz, dwa, trzy szept słyszysz. I różnica szeptu między uszami nie większa niż 1 metr, czyli na przykład jak na to ucho słyszysz 3 metry, no to na drugie musisz słyszeć co najmniej 2 metry, prawda? Bo 3 odjąć 2 równa się. 1. Tak więc yy, warunków do pracy z bronią palną na pewno mój tutaj widz nie spełnia z powodu całkowitej głuchoty jednego ucha, bo nawet jak słyszy na to lepiej słyszące 3 metry, to na drugie trzy odjąć 0 równa się 3. Ale no, widz tutaj uparcie twierdzi, że nie chce pracować z bronią palną, tylko chce mieć takie teoretycznie. Teoretyczne uprawnienia, bo wiele firm wymaga tego kwalifikowanego pracownika ochrony tylko po to, abyś w ogóle mógł pracować jako y, zwykły stróż. I czy lekarz przychyli się do takiej argumentacji? Powiem szczerze, y, doświadczenia z terenu mam takie, że y, większość jest orzeczeń negatywnych. Po prostu lekarz się nie chce podstawiać, bo orzeczenie, które ci wystawił, by będzie również ważne do pracy z bronią. I tak dzisiaj deklaruje, że tej broni nie chcesz. Jutro nagle ci ochota na broń przyjdzie, bo będzie tam parę złotych podwyżki, prawda? I nikt tam potem tego specjalnie nie weryfikuje. No i, i natomiast, tak jak powiedziałem, lekarza niewiele obchodzi, że. Takich uprawnień na broń yy, nie zrobisz. Natomiast co ja bym zrobił w takiej sytuacji? Zastanawiałem się i powiem szczerze, że tak na 100% nie wiem. Po prostu nie wiem. No, gdybym był na 100% przekonany, yy, z, znał tego pacjenta, wiedział, że on tej pracy z bronią yy, nie podejmie, no to kwestia byłaby do rozważenia. Natomiast do jakiegoś obcego człowieka to raczej stosowałbym tutaj jakąś zasadę. Ograniczonego zaufania, że dzisiaj potrzeba mu kwita na kwalifikowanego. No, naobiecuje no mi tam, co, co ja zechcę usłyszeć, prawda? A potem nagle mi za trzy dni przyjdzie, że on tam chciałby te swoje kwalifikacje na broń jednak rozszerzyć. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu, uprawniony do badań kwalifikowanych pracowników ochrony. Wierz mi, że moja firma jest tutaj wiodącą w województwie dolnośląskim, prawda? E, i, I poniekąd na granicy województwa też z województw ościennych do mnie, do Wrocławia, przyjeżdżają. Każdy przypadek traktuję indywidualnie. Raczej staram się z człowieka wydobyć to, co najlepsze, niż to. Co najgorsze, także jeżeli Ci się ten filmik spodobał, daj lajka, daj kciuka. Jeżeli Cię interesują inne tematy z, z badań pracowników ochrony, oczywiście obejrzyj tutaj filmik. Natomiast jeżeli nie jesteś moim widzem, to zasubskrybuj mój kanał YouTube, lekarz medycyny pracy i też jako pierwszy dostaniesz najnowszy materiał.